W dzisiejszym filmie unboxing paczki z kluczem pneumatycznym. Robię 30 Ursusa, naprawiam i zobaczyłem tam tyle śrubek, że postanowiłem zamówić cokolwiek. Aczkolwiek poczytałem opinię. Pooglądałem oczywiście kilka filmików na YouTube, ponieważ wiele rzeczy robię z YouTube. I zamówiłem sobie taki zestaw za 299 zł. To i to. Klucz pneumatyczny i nasadki od 10 do 30 mm. Dobra, mam nadzieję, że będzie robił robotę. Wysunę jakoś to. Fajny tech. Wiem, że ta firma robi też tarcze do stiferek kątowych, które są w takiej budżetowej cenie, więc pewnie i ten produkt jest taki jakiś nie bardzo profesjonalny, ale zdaję sobie z tego sprawę, że tak może być. Cena w wiele przypadkach świadczy oczywiście o jakości, aczkolwiek gdy ktoś nie chce inwestować zbyt dużo, gdy się nie zajmuje na co dzień takimi rzeczami profesjonalnie, spokojnie może sobie poświęcić pieniądze na takie coś tańszego. Nie musi być od razu klucz pneumatyczny za 1000 zł, bo to jest przeinwestowanie moim zdaniem. A wystarczy sprzęt tańszy, użytkowany troszkę bardziej sporadycznie. Nie wiem, paragon jest tutaj wsadzony. No takim sposobem umiejscowienia paragon gdzieś tak po prostu przyklejony do tego się nie spotkałem. O, paragon. Dobra, będzie. Stasiu, chodź. Śruby, no. Takie nakrętki, w sensie nasadki. Nie wiem, nie znam się nic. Trzymaj tutaj. Wyciągnę sobie i mamy to, do czego zbudujemy, czyli jakieś nożyki. I tam mamy bohatera naszego filmu z bliska. Tu przełącznik obrotów, zapewne prawo, lewo, prędkość jedna do odkręcania, 3 do zakręcania, z tego co kojarzę, to czytałem, cały zbudowany z jednego kompozytu. Spodziewałem się co prawda tutaj jakiejś gumowej rączki, ale no wiadomo jak jest. Nie widzę jakichś luzów, jakiś tam delikatny luzik jest, ale nie wiem. Czy tak ma być? W zestawie był również taka złączka, którą sobie tutaj zakręcimy na taśmie teflonowej i oczywiście zrobimy jakąś tam próbę, nie? Klucz oczywiście pneumatyczny, podłączymy go do tego oto kompresora Tagret 100 litrów. Wydaje mi się, że powinien dać radę, aczkolwiek będzie pracował na 35 metrach takiego przewodu o średnicy wewnętrznej bodajże 10 mm. Chyba tak. 10 mm w środku i tego przewoda będziemy mieli 35 metrów. Zobaczymy, jak sobie poradzi, z tego względu, że ten kompresor tutaj on ma taką przypadłość, że pracuje tylko na dobrych instalacjach i niezalecane jest stosowanie do niego przedłużaczy. Stąd mam po prostu bardzo dużo przewodu pneumatycznego i kompresora nie wyciągam, tylko on tu cały czas stoi, a wyciągam tylko przewód. Co tu jeszcze
w instrukcji może zawarte. Klucz pneumatyczny udarowy, model BJC112, przyłącze pneumatyczne 1/4, przewód 10 mm zalecany, zużycie powietrza 113 litrów na minutę, ciśnienie maksymalne 8 bar, wrzeciono 1/2, czyli to obroty bez obciążenia 10 000 round per minute, waga netto 2,1 kg, rok produkcji 2020 i gwint max 17 mm. Aha, czyli gwint. Gwint czy nakrętka? No, ciężko powiedzieć. No, 98 decybeli. Tak jest. No, jest ładna książeczka i to mi się podoba, bo jak instrukcji jest dużo, to przynajmniej można coś poczytać. Najgorsze są produkty bez żadnych instrukcji obsługi, bez żadnych książeczek do siebie. Także przynajmniej będzie wiadomo, jak to użytkować. Kręcimy sobie jeszcze tutaj to. Założymy tą łańcuchkę i po przeczytaniu instrukcji spróbujemy zrobić jakiś test. Tylko że to jest na takim przewodzie na razie, także ten przewód jest za cienki. Jeszcze raz 10 WP, 20 bar, taki kod, żeby nie było. O, zupełnie inna kultura pracy na przewodzie grubszym. Jest różnica totalna. Jeszcze raz może, bo aż jeszcze raz bym to chciał usłyszeć. A teraz... I pierwszy test. Jedziemy po grubości. Zobaczymy. Jak widać, jest śruba porządnie przypieczona. Damy mu może szansę i nie to. Odrobiłem chyba. Damy mu szansę i co my tu mamy? Dużo. Jeszcze większe. 30. Kurczę. Od razu tak. Thank you.
No widzieliście sami chyba. Dał sobie radę. Śruba. No 30 jak nic. Bo się tam przekręcił ten haczyk. Tego nie przekręciło tak wcześniej. Tylko coś muszę zrobić tu jeszcze raz, zaatakować, bo jest z tego. Ubytek powietrza i słychać. Że syczy. I to właśnie z tego. Za mało tego teflonu dałem. Mamy oto winowajce tego zakupu. Jak zobaczyłem tą śrubę, o. Tu wszędzie wokoło, tutaj wokoło. No wszędzie co chwila śruby, o, tutaj wokoło. I tu. No wszędzie są śruby. No to stwierdziłem, że w końcu sobie kupię, już od dawna zamierzałem kupić sobie klucz pneumatyczny. I próbujemy. Co to potrafi? Przewodu mamy 35 metrów. Tu jest i on idzie stamtąd i tam z tamtego budynku. Są dwa połączone. Obydwa o średnicy 10 mm w środku. Zobaczymy, może czy się kultura pracy coś zmieniła. Nie wydaje mi się. To chyba chodzi tak samo jak chodzi. Na 15. Tak samo jak na 15 chodził jak i teraz. A co? Którą pierwszą? A może tu jakoś. Pasuje. 19. Dobre miejsce. Znaczy ten dobry obroty. Złe, zakręcanie było. Damy odkręcanie. O kurcz, no nie, nawet nie poczuło. Na przykład porównanie do tamtej śruby zardzewiałej, no to kurczę, tutaj to aż szpilkę wykręciło, nie? Zakręcę to z powrotem, bo jeszcze nie rozkręcam tutaj, później to będę rozkręcał, ale to jest... No jak widzicie sami, nie? To była chwila. Co, którą z kolei? Następna może ta. No sami widzicie, to jest kwestia chwili. Właściwie ten czas z tymi, no ale tak łatwiej zaczęło. Tą spróbujemy może, co? Ta jest taka grubsza, ta. Chociaż ją powinienem odkręcić od tamtej strony. Bo tu jest nakrętka, tu jest śruba. To sobie ją zostawię, bo w ten sposób to mogę ją podepać. No nie wiem, tutaj nie widzę takiej śruby, która by mogła oprzeć się temu kluczowi. Jakiejś konkretnej śruby po prostu. Bo widzę, że z tamtymi sobie po prostu tylko tak, o. No dobra, spróbujmy jeszcze tu w takim razie, tu na zwolnicy. Ze dwie zobaczymy jak to idzie. Co to mamy? 19. Wchodzi ciasno. Nie no, to jest po prostu, jak widzicie, nie ten kaliber śrub.
spróbujmy może tutaj. I też takie śruby konkrety. Też 30. Nakrętka się zgrzała. Pięknie. Na koniec jeszcze takie delikatnie. Tylko z tego tytułu, że tam jest tak zrobione, że z drugiej strony jest po prostu również łebek, który trzeba przytrzymać. Ale jak widzicie, radzi sobie. Próbuję jeszcze inną techniką. Nie no, obraca się tam po prostu. Wiem, słyszałem, idę. Thank you.
trzeba trzymać tyłu śruby, żeby cokolwiek odkręcić, ale klucz naprawdę daje sobie radę.